obu cię Polska ma wciąż. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam panie profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, we środę Komisja Europejska ponownie zajmie się sytuacją w Polsce i tak zwanym kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy ten marny teatr, panie pośle, w reżyserii sfrustrowanej opozycji kiedyś się skończy? Ten teatr się skończy i najprawdopodobniej w mojej ocenie pod koniec roku, czyli w grudniu, kiedy dobiegnie kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakkolwiek nie spodziewałbym się wielkich fajerwerków po spotkaniu, które zaanonsował tutaj ojciec przez Komisję Europejską, a to z tej racji, że jak ujawniły już media, David Cameron poprosił, a wręcz domagał się od Angeli Merkel i polityków unijnych, aby wyciszyli wszelkie spory, także te dotyczące Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, do czasu referendum w Wielkiej Brytanii, czyli 23 czerwca, aby to nie zaszkodziło, według Camerona oczywiście, decyzji Brytyjczyków. Cameron, przypomnę, jest za pozostaniem tego kraju w Unii Europejskiej, natomiast część aktywistów jego partii, a także blisko połowa mieszkańców wysp jest za opuszczeniem Unii Europejskiej. W związku z tym jest taka decyzja, wola polityczna, aby wyciszyć te wszystkie spory. Ale jak wspomniał ojciec, tutaj główne skrzypce gra opozycja, czy tak zwana opozycja. Nie wiem, czy przebiło się to do mediów i świadomości, że w ubiegłym tygodniu ponownie przedstawiciele KOD-u, czy jak oni się tam nazywają, byli w Parlamencie Europejskim, jak poinformowali mnie koledzy europosłowie, mieli spotkanie z szefem frakcji socjalistycznej, czyli drugiej co do wielkości frakcji, z panem Spitelą. Trwało ono bardzo krótko i szef socjalistów im powiedział: panowie, wybory zostały rozstrzygnięte w Polsce w sposób demokratyczny, trzeba się z tym pogodzić, i po prostu ich pożegnał. Sądzę, że ta postawa jest z jednej strony żenująca także dla Polski, no bo to przecież mimo wszystko to z Warszawy wylatują te osoby, aby w sposób upokarzający rozmawiać, czy też być przyjmowanym na tak zwanych brukselskich salonach i otrzymywać tego typu odpowiedzi. No, ale z drugiej strony, jak powiedziałem, to ma szerszy kontekst i przede wszystkim jest to związane z ogólną sytuacją w Unii Europejskiej, niekorzystnej dla tak zwanych euroentuzjastów, bo nie tylko Brexit, ale przypomnijmy, że w Niemczech pani kanclerz Angela Merkel ma problem z uchodźcami, siłę rośnie AfD. We Francji najbardziej obawiają się Frexitu, czyli dojścia do władzy, bądź w ogóle do znaczenia Frontu Narodowego z Marine Le Pen i tak dalej, i tak dalej. W Holandii Geert Wilders. Można by mnożyć przykłady. Europa ma własne problemy, a ten polski, o którym tutaj wspomniał ojciec, z Trybunałem Konstytucyjnym, podgrzewany przez tak zwaną opozycję, czy formalną opozycję nawet w kraju, jest tylko pewnym elementem, którym politycy unijni próbują rozgrywać swoje interesy. Panie profesorze, także nierozwiązany w dalszym ciągu problem nielegalnych imigrantów napływających do Europy, o tym pan profesor wspomniał, ten taki bardzo chwiejny sojusz z Turcją i ewentualność wydania obywatelom Turcji wiz wjazdowych do krajów członkowskich Unii Europejskiej, no nie jest przecież absolutnie rozwiązaniem problemu przebywania nielegalnych imigrantów. Te procesy i te decyzje mogą jeszcze cały proceder zaostrzyć i zwiększyć. Prezydent Turcji Recep Erdogan nie ukrywa, że jest to kluczowy postulat, którego domaga się spełnienia od decydentów Unii Europejskiej, czyli zniesienia wiz, i to do końca czerwca tego roku. Aby tak się stało, potrzebna jest konsultacja z Parlamentem Europejskim. Parę tygodni temu w Strasburgu na forum plenarnym wypowiadali się przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego,
wydźwięk jest taki, że w tej chwili nie ma zgody Parlamentu Europejskiego do zniesienia wiz dla Turków. Konieczne jest wypełnienie przez nich zobowiązań, które nałożyła Unia Europejska i na które zgodził się prezydent Turcji. Wiadomo, że z tych obowiązań się nie wywiąże Turcja, a nawet gdyby, to nawet wówczas nie jest pewne, czy Parlament Europejski poprze taką decyzję, bo wielu, także moja frakcja konserwatywna, jest temu zdecydowanie przeciwna. W związku z tym należy zakładać, że to porozumienie Unia Europejska, Turcja, odtrąbione jako wielki sukces, przede wszystkim w Niemczech, może spalić na parę. Panie profesorze, jeszcze jeden bardzo ważny temat to nasze relacje sąsiedzkie, relacje polsko-niemieckie, niemiecko-polskie. 16-17 czerwca prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Berlinie, natomiast 17 czerwca do Warszawy przybędzie prezydent Niemiec Joachim Gauck. Ta wizyta niemieckiego prezydenta w Warszawie będzie związana z obchodami 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 22 czerwca natomiast w Berlinie odbędą się międzynarodowe konsultacje, między innymi w sprawie sytuacji mniejszości narodowych. Wiemy, że ten problem w dalszym ciągu ciąży na relacji polsko-niemieckiej, niemiecko-polskiej, z tej racji, że w Polsce mniejszość niemiecka, powiedzmy kolokwialnie, ma się dobrze, natomiast w Niemczech mniejszość polska do tej pory nie ma prawa zaistnieć. Jeden z punktów porozumienia. Polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego z 1991 roku i właśnie odchodzimy ćwierćwiecze podpisania tegoż dokumentu. Od samego początku budził on poważne kontrowersje. Ja przypomnę, że 21 lat temu organizowałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Międzynarodową konferencję na temat polityki integracyjnej Niemcy-Polska, Polska-Niemcy, na którą było wielu znanych polityków z ambasadorem Niemiec, wówczas jechał Ignacem Bauchem, a także pani Suchocka i przedstawiciele nauki i polityki niemieckiej. I już wówczas był między innymi pan redaktor Stanisław, którego zaprosiłem. Już wówczas 21 lat temu, czyli 4 lata po podpisaniu tego dokumentu, ten właśnie punkt, sprawa mniejszości, statusu mniejszości polskiej w Niemczech, budził ogromne kontrowersje i był dyskutowany. W 1997 roku ukazała się książka jako pokłosie tej konferencji języku polskim i niemieckim. I stosunkowo niedawno w Radiu Maryja, w rozmowie niedokończonej, występowałem na temat z panem Hamburą, omawiając szeroko ten problem i skupiając się przede wszystkim na tej asymetrii, bo tego słowa używa się w języku dyplomatycznym, czyli nierównego traktowania mniejszości polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce. Przypomnijmy, że Polska nadała przywileje mniejszości niemieckiej. Nie muszą przekraczać 5% progu wyborczego, aby wejść do Parlamentu Polskiego. Mogą spokojnie rozwijać swoje życie kulturalne, także języka się uczyć. Według dostępnych danych, dla tej mniejszości, która nie jest tak duża, przeznacza się 25 milionów euro, a dla mniejszości polskiej, która jest 10-krotnie większa w Niemczech, jedynie 300 tysięcy euro. To stanowi wspomnianą przeze mnie asymetrię. Wówczas też zapowiadaliśmy w telewizji TAN i na falach Radia Maryja, że będę organizował w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne w tej sprawie, aby właśnie przed rocznicą, o której mówi ojciec, poruszyć te najważniejsze tematy. Nawet już zaprosiłem gości, zarezerwowałem bilety, kiedy dokonano zamachu w Brukseli na lotnisku, unieruchamiając je, i to pokrzyżowało nam plany i nie doszło do tego wysłuchania publicznego pod koniec kwietnia, który miał się odbyć. Potem próbowaliśmy nawet na początku maja, ale sądzę, że do tematu na forum Parlamentu Europejskiego też trzeba będzie wrócić i wielu podkreśla, że właśnie politycy polscy, także prezydent Polski Andrzej Duda, czy też pani premier, powinni przy każdej okazji, a ta jest bardzo dobra, czyli ćwierć wieku od podpisania tego porozumienia Polski z Niemcami, poruszać kwestię mniejszości polskiej w Niemczech, która jest dyskryminowana, gdyż Niemcy nie uznają Polaków mieszkających na terytorium Niemiec za mniejszość, uważając, że jest to tylko mniejszość etniczna i bazują, o dziwo, to jest kuriozalne,
na rozporządzeniu Hermana Göringa z lutego 1940 roku, kiedy zlikwidował Związek Polaków z Niemczech. I ten stan rzeczy dzisiaj trwa i to obciąża niestety w sposób negatywny stronę niemiecką, ale trzeba jednocześnie dodać, że za tym problemem kryją się też aspekty finansowe, bo gdyby Niemcy uznali, do czego dążymy, Polaków mieszkających za mniejszość, musieliby zwrócić majątek szacowany na około 1 miliard euro, a to już są niemałe pieniądze, stąd też są temu przeciwni, chociaż przyznali status mniejszości innym, jak chociażby mniejszości duńskiej, fryzyjskiej czy romskiej, natomiast Polakom tego statusu przyznać nie chcą i myślę, że to jest najpoważniejszy punkt w bieżących i przyszłych rozmowach rządu polskiego, a także prezydenta polskiego z władzami niemieckimi w kontekście właśnie zbliżającej się rocznicy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i pozdrawiam gorąco. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, rozmawialiśmy z panem profesorem. Z panem profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego.